klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozegrano piąty turniej piłki nożnej Szmacianka. To się już stało tradycją, to jest już chyba piąty turniej. No, jak widać, młodzież się garnie, chce sobie pograć, chce się poruszać. To się wzięło jeszcze z pomysłu parę lat wstecz, kiedy już razem z Jurkiem Cnotą, nieżyjącym już aktorem, zastanawialiśmy się, jak przekazać młodym ludziom sporty, które kiedyś za młodych lat my uprawialiśmy na podwórkach. No i była klipa, były kiepki, a między innymi pamiętaliśmy, że kiedyś graliśmy w szmaciankę. Nie było piłek, z piłkę się robiło z takich różnych gałganów. No i tak pomyśleliśmy, że zrobimy taki turniej szmacianki. No i to tak trwa już teraz piąty sezon. Myślę, że dzieciaki złapały bakcyla, chętnie grają. Tym bardziej, że to jest ten w okresie jesiennym, gdzie na zewnątrz już za bardzo grać w piłkę nie można, a tu pod dachem, gościnnym dachem klubu Pokolenie, może młodzież się wyżyć i zagrać w tą grę. Medale mamy tutaj, chcemy jak najwięcej osób uhonorować. Mamy medale dla 6 drużyn, czyli od 1. do 6. miejsca. Drużyny są dwuosobowe. No i to jest praktycznie otwarty turniej. Mogą uczestniczyć także dziewczyny. Ale nie wiem, czy dzisiaj jakaś drużyna dziewczęca wystąpi. W edycjach poprzednich były dziewczyny, które grały i miały niezłe wyniki. Gra się tu taką piłką, taką właśnie pluszową. No, w ogóle jest fajna zabawa tu. No i no normalnie się gra taki turniej. Zasady są bardzo proste. Wystarczy trafić do bramki, no i wtedy się zdobywa punkty. I później się przechodzi dalej, jak ktoś wygra. Jak ktoś zdobędzie większą ilość punktów, no i później tak do finału i wybieramy.